Wiki Gabor, hej cię w sieci. Czemu wybrała właśnie taki wielonastolatek? Ubiera się zdecydowanie bardziej wyzywająco niż ja. Wiki Gabor karierę muzyczną rozpoczęła w wyjątkowo młodym wieku. Jej sceniczny wizerunek wzbudza w związku z tym niemałe kontrowersje. Internauci otwarcie krytykują zbyt wyzywający ich zdaniem ubiór nastolatki, jak i jej mocny makijaż. Padły nawet oskarżenia o to, że ingerowała w swoją urodę przy pomocy zabiegów medycyny estetycznej. Wielu fanów uważa, że Gabor między innymi powiększyła sobie usta. Byłoby to dosyć niecodzienne, biorąc pod uwagę, że mowa o osobie niepełnoletniej. Co na to same zainteresowania? Wiki Gabor już nieraz poruszała w wywiadach temat dotykającego ją hejtu w sieci oraz tego, jak sobie z nim radzi. Choć wiele gwiazd stosuje taktykę ignorowania złośliwych docinków, wokalistka coraz to i odpowiada na negatywne komentarze, bywa, że dosyć stanowczo. Ostatnio ktoś napisał, że zrobiłam sobie usta. Potem, że całą twarz. A później, że już wszystko mam zrobione. Bawi mnie to. Po pierwsze, scena rządzi się swoimi prawami. Trudno, żebym na koncertach występowała bez makijażu. Po drugie, wiele nastolatek ubiera się zdecydowanie bardziej wyzywająco niż ja. Ja niczego nie odkrywam, przeważnie chodzę w oversize'owych ciuchach, tłumaczyła Wiki Gabor w rozmowie z redaktorem serwisu Plejada. Coś w tym jest. Wiki Gabor dodawała także, że swój wyrazisty styl zawdzięcza dzieciństwu spędzonemu w Wielkiej Brytanii i to właśnie różnice kulturowe uważa za główną przyczynę braku zrozumienia internautów. Może moje stylizacje różnią się od tego, co noszą moje rówieśniczki, ale pewnie wynika to z tego, że dorastałam za granicą. Rzeczy, które tu wciąż budzą emocje, w Wielkiej Brytanii są czymś zupełnie normalnym, zgadzacie się z nią? Wspomniała także o powtarzających się, rasistowskich uwagach wielbicieli. Cały czas pojawiają się rasistowskie komentarze pod moim adresem. Może jest ich trochę mniej niż na początku, ale nadal sporo. I wiem, że to nie jest tylko mój problem, tylko wszystkich, którzy wywodzą się z innych kultur. Może to dziwnie zabrzmi, ale już się z tym oswoiłam i nie robi to na mnie większego wrażenia. Czuję się Polką i Romką równocześnie. Jestem dumna ze swoich korzeni, podkreślała w udzielonym Plejadzie wywiadzie młoda gwiazda. I co wy na to?